Tom 64. Diablewiano. Rozdział XIV. Pan samochodzik wsparty ciężko na lasce przykuśtykał do pokoju. Jarek dźwigając paczkę książek podążał za nim. Zapukali do drzwi, ale odpowiedziała im cisza. Wyszedł. Zdziwił się pan Tomasz. Skoczy do recepcji i po klucz. Chłopak pobiegł i po kilku minutach wrócił z kluczem. Pawła dańca w pokoju nie było. Tylko na stole leżała kartka wyrwana z notesu. Poszedłem walczyć z diabłem, przeczytał zdumiony muzealnik. Czy on zgłupiał? Złapał komórkę i wystukał numer pracownika. Coś zabrzęczało na łóżku. Zapomniał telefonu, zameldował Jarek. O, jakiś sms odebrał. Pan Tomasz odczytał wiadomość. Mamy adres, powiedział. Biegnijmy mu na pomoc. Ale do licha za mało nas. Chyba żeby. Stanął po środku pomieszczenia. Sumo. Kudłaty. Młody. Powiedział na głos. Jak znam życie. Macie tu swój podsłuch. Proponuję układ. Spotkajmy się za dziesięć minut przed moim hotelem. Zaczekamy na Was. Sądzi Pan, że faktycznie nas podsłuchują? Zafrapował się chłopak. Kto wie? Gdzieś na korytarzu trzasnęły drzwi. Rozległo się delikatne pukanie. Pan Tomasz otworzył. Sumo wypełniał prawie całą framugę. Pan wzywał? Uśmiechnął się lekko. Który z was jest wodzem? Ja. Z pleców Sumo wysunął się stary stolarz. Janusz Ligenza przedstawił się. Ten bydlak, którego łapiecie, spalił mi warsztat. W piaskach domyślił się natychmiast muzealnik. Potrzebujemy waszej pomocy, żeby go schwytać. Paweł poszedł tam sam jak idiota. A co w zamian? Zapytał kudłaty stojący na korytarzu. A co byście chcieli? Ja do szczęścia potrzebuję tylko jednego, mruknął właściciel warsztatu. Sumo go potrzyma, a ja mu damy w mordę. Pan Tomasz odrobinę się skrzywił. Myślę, że możemy zaakceptować taki układ, westchnął. Ruszajmy. Wyszli z hotelu w ciemną noc. Zwarcie było bardzo ostre. Odskoczyliśmy od siebie, dysząc ciężko. Pot zalewał mi oczy. Mój strój, choć piękny, był zdecydowanie zbyt gorący do takich zabaw. Ponownie skrzyżowaliśmy szable. Stabnicki zakręcił swoją jakiś nieprawdopodobny piruet i uderzył w kabłąk mojej. Nawet się nie zorientowałem. Kiedy osłabiona dłoń puściła oręż, stałem bezbronny przed wariatem uzbrojonym w ostrą, jak brzytwa, głownie. Słabyś waść? powtórzył chyba po raz dziesiąty. Podnieś i walcz. Cofnął się kilka kroków. Pochyliłem się oczekując w każdej chwili zdradzieckiego ciosu, ale ten nie nastąpił. Ująłem broń, otarłem rękawem rękojeść z błota. Zacisnąłem dłoni na skórze pokrywającej dębowe drewno rękojeści. Do diabła, westchnąłem. Jestem, jestem roześmiał się Stadnicki. Sparowałem kolejny cios. Zaczęło to wszystko wyglądać coraz mniej ciekawie. Sił mi ubywało, a on wręcz przeciwnie, jakby nabierał wigoru. Wykonałem wspaniały zwód i potknąłem się. Uderzył mnie rękojeścią szabli w ramię. Usiłowałem odzyskać równowagę, ale w tym momencie poczułem uderzenie w plecy. Zabił mnie, pomyślałem w pierwszej chwili. Na szczęście uderzył płazem. Runąłem na dziedziniec, aż ziemia zadrżała. Szable zgubiłem przy upadku. Odwróciłem się na plecy. Zdążę sięgnąć po broń? Gdzie tam? Wróg przyłożył mi koniec swojej głowni do gardła. Co on mówił? Do pierwszej śmierci? Poddajesz się? Zapytał. Poddaję, wyrzuciłem z siebie sulgą. Szkoda, że uchawaści obciąć mi się nie udało. Zaśmiał się, a jego trzej kompanii podchwycili wesoły rechot. Ale co się odwlecze? To nie uciecze, może jeszcze kiedyś okazja się trafi. Odwrócił mnie nogą na brzuch i skuł mi ręce za plecami. Igor obszukał mnie starannie. Sakiewki nie ma, zameldował. Pistolet tylko i dokumenty jakieś. Pokaż, rozkazał. Skóra mi ścierpła. Przeglądał dłuższą chwilę moje papiery. Cóż ja tu widzę? Warknął. To ty nie Łukasz Sieniński, tylko Paweł Daniec. Znowu z chłopem walczyłem? Hańba! Powiesimy cię, synu plebejski. Jeśli w właściciele dusza stadnickiego przebywa, to skąd waściciela wiesz, żeś jedynym takim przypadkiem? Warknąłem. Oto ja, wróg twój i synów twoich, z odchłani tamtego świata jaki ty wróciłem, by cię powstrzymać. Zamarł w bezruchu. Łukaszku, Bóg cię wydał na mą zemstę, krzyknął ucieszony. Zagryzłem wargi. Z deszczu potrynne. Chwilowo nie miałem żadnych nowych pomysłów. Tutaj, stary stolarz popatrzył na herb widniejący na drzwiach. Szarpnął klamkę. Zamknięte. Sumo. Weź łom. E, po co? Olbrzymo rozpędził się i uderzył barkiem. Stuletnie deski zatrzeszczały, ale nie puściły. Może zapukamy? Zasugerował Jarek, ale olbrzym go nie słuchał. Wziął dłuższy rozbieg. Drzwi puściły, a osiłek potoczył się w ciemność bramy. Bracia i wskoczyli jego śladem. Jarek podniósł z kamiennej posadzki kawałek ułamanego rygla. Mamy szczęście, że tym razem są po naszej stronie, westchnął. To prawda. Choć nie zawsze tak bywało. Chodźmy za nim, bo jeszcze gotowi coś narozrabiać. Co tam się, u licha, dzieje, diabeł podniósł głowę. Słupuś. Sprawdź to. Kafar ruszył w stronę drzwi kamienicy. Te otwarły się od jednego uderzenia i stanął w nich sumo. Poczułem gwałtowną ulgę. Oba osiłki przez ułamek sekundy mierzyły się wzrokiem, po czym supuś walnął prawym sierpowym w szczękę mojego znajomego. Głowa sumo leciutko odskoczyła do tyłu. Pachołek diabła poprawił z drugiej strony lewym sierpowym. Na sumo nie zrobiło to większego wrażenia. Duży jesteś, ale siły nie masz, powiedział. Po czym grzmotnął kafara na odlew. Supuś przeleciał dwa metry w tył i malowniczo spoczął na dziedzińcu. Kompletnie zwiotczał. Zastanawiałem się w pierwszej chwili, czy przypadkiem osiłek nie zabił go jednym ciosem, ale leżący jęknął i spróbował wstać, jednak zaraz opadł na ziemię. Igor wyskoczył do przodu. W jego dłoni błysnął mój pistolet gasowy. Wycelował w olbrzyma i dwa razy pociągnął za spust. Bez efektu. Tam trzeba odbezpieczyć, powiedział spokojnie kudłaty, wysuwając się przed brata. Gdzie? Igor najprawdopodobniej pierwszy raz miał coś takiego w ręku. Pokaż, chłopak zabrał mu spluwę. O, tutaj! przesunął bezpiecznik kciukiem i wypalił z bliska do nieszczęśnika. Rozejrzałem się za trzecim i omal nie parsknąłem śmiechem. Siedział spokojnie na stosie okrońblaków i czytał książkę przy blasku świecy. Stabnicki spojrzał rozzłoszczony na intruzów. Zobaczymy, jak wam pójdzie ze mną warknął dobywając szabli. Ja już próbowałem mruknął kudłaty odruchowo masując ramię. Sumo, braciszku, staniesz z nim do walki? Czemu nie? mruknął Osiłek, podnosząc z ziemi moją szablę. Złapał ją niewygodnie, bo pod kabłąkiem zmieściły się tylko trzy jego palce. Stabnicki stanął w pozycji bojowej. Sumo uniósł broń, a potem zadał jeden miażdżący cios. Diabeł oczywiście zablokował, ale nie przewidział siły olbrzyma. Równie dobrze mógłby próbować zatrzymać szablą uderzenie rozpędzonej lokomotywy. Siła ciosu odrzuciła go w tył, a zanim się ocknął. Sumo wykręcił mu rękę i wyrwał z palców rękojeść Batorówki. Diabeł wściekle szarpał się w uścisku potężnych owłosionych łap, ale z równym powodzeniem mógłby się siłować z niedźwiedziem. — Szefie — zawołał pogromca. — Mam go. Stary stolarz wyszedł z bramy i podszedł do Stadnickiego. — Puść go — rozkazał swojemu pracownikowi. Ten wypełnił jego polecenie. — To za mój warsztat. Mruknął mściwie star i walnął diabła pięścią. Piękny klasyczny nokaut. Kudłaty z bronią w dłoni podszedł do trzeciego z rękodajnych siedzącego ciągle na belkach. A ty co? Też chcesz oberwać? Zapytał. To pomyłka, ja tu tylko czytam. To czytaj dalej, wzruszył ramionami. Sumo pochylił się nade mną i nie przejmując się szukaniem kluczyka złapał za kajdanki. Sapnął z wysiłku. Ale zerwał łańcuch. Pan Tomasz i Jarek weszli na podwórze. Brawo, powiedział mój szef, patrząc na pobojowisko. Nieźle sobie daliście radę. Dobra, wzywam policję. Niech ich sobie zabierze. Policję. Zafrasował się młody. To my się wcześniej ulotnimy. Macie znowu coś na sumieniu? Zdziwiłem się. Nie, ale uraz psychiczny pozostał. Westchnął kudłaty. Dobrze, idźcie. Pozwolił szef. Wyszli z podwórza. Zadzwonił na komendę i po kilku minutach gościliśmy już funkcjonariusze z posterunku przy rynku. Policjanci obejrzeli pobieżnie budynek, pozbierali wszystkie graty zatrzymanych i pojechaliśmy na komendę złożyć zeznania. Młody wszedł do piwnicy. Poszli, powiedział z zadowoleniem. Kupa brudnych szmat w kącie drgnęła. Wygrzebali się z niej sumo. Kudłaty i Janusz. No. To do roboty, chłopaki, powiedział stary Stolarz. Założę się, że gagatki schowały gdzieś złoto na wszelki wypadek. Ale tamci zauważą, że go nie ma, zasępił się młody i mogą wrócić. Pan samochodzi kto sprytny gość. Ale my sprytniejsi, wargnął sumo. Stani na rogu ulicy na czatach, a my poszukamy, polecił ku najmłodszemu z braci. W pomieszczeniach na parterze nie zostało dużo śladów pobytu bandy. Materace, śpiwory, puste flaszki po miodzie, ogryzione kości kurczaków. Wsiennik nie zaszyli, sumo potrząsał dmuchanym materacem, żeby posłuchać, czy coś w środku nie grzechocze. Trzeba sprawdzić w spłuczce w kiblu, zawsze tam chowają, kundłaty zbadał zbiornik i nie krył rozczarowania. Może za piecem, stary stolarz zajrzał w dziurę. A może i w piecu? Otworzył drzwiczki i pogrzebaczem rozgarnął popiół. No i proszę, wśród niedopalonych węgli błysnęły złote krążki. Dajcie jakąś torbę, polecił. Po chwili oddalali się już kłusem. Obfity łup przyjemnie ciążył im w siatce. Do licha, powiedziałem, czytając protokół. Są tu wymienione wszystkie znalezione w budynku przedmioty, a nie ma ani jednej złotej monety. Jedna jest. Igor miał ją w kieszeni Jarek pokazał odpowiedni punkt Gdzie reszta diablego wiana Przesłuchujący stadnickiego policjant też widać był ciekaw Więzień wzruszył ramionami Przechulałem z moimi kamuratami, powiedział Musieli schować gdzieś w kamienicy Powiedziałem patrząc na zegarek Pierwsza w nocy, zauważył szef Ale do rana czekać nie może Ruszajmy Podjechaliśmy do kamienicy. Oho, powiedziałem. Ktoś tu chyba buszował. Policyjne pieczęcie na drzwiach powiewały zerwane. Pchnąłem drewniane wrota i weszliśmy do sieni. Po lewej stronie znajdowały się dwa pokoje, rozdzielone korytarzykiem. W jednym z nich koło pieca piętrzył się stos wygarniętego popiołu. W popielniku leżała kartka papieru. Wyjąłem ją ostrożnie. Artystycznie narysowana figa, westchnął szef. Ale kto? Jęknąłem. A jak ci się wydaje? Kudłaty, sumo, młody i ten dziadek, domyślił się Jarek. Przechwycili złoto. Nie kryło rozczarowania. Dopadniemy ich, warknąłem. Teraz pytanie, dokąd mogli pojechać? Może pod chowę, gdzie kiedyś mieszkali, mruknął szef. Albo na Lubelszczyznę, gdzie teraz pracują albo do hotelu wychodząc z założenia że pod latarnią najciemniej mruknąłem wróciliśmy na posterunek i poleciliśmy sprawdzić wszystkie trzy możliwości na próżno zakończenie grzebałem w komputerze zawiadamiając wszystkie sklepiki numizmatyczne które mieliśmy w swojej bazie o problemie z donatywami i o fakcie że ich sprzedawcy są poszukiwani Jarek siedział zasępiony w fotelu widzisz tak niestety czasem jest, powiedział pan Tomasz. Chwila nieuwagi i szukaj wiatru w polu. I co się teraz stanie? Zmartwił się chłopak. Prawdopodobnie odzyskamy część skarbu, powiedziałem. Wcześniej czy później policja capnie tych trzech drani, może przy okazji znowu zdobędziemy trochę. Syzyfowa robota. Sekretarka połączyła się z nami interkomem. Ktoś do panów zameldowała. Prosić Westchnął szef. W drzwiach stanął. Kudłaty. W porządnym garniturze prezentował się niezwykle godnie. Możemy porozmawiać? Uśmiechnął się. Porozmawiać zawsze można. Strzaskiem odbezpieczyłem pistolet gazowy i położyłem na blacie biurka. Teatralny gest nie zrobił na nim wrażenia. A na szefie jak najgorszy. Mam propozycję, powiedział gość. Zwrócilibyśmy wam to, co wykopaliśmy z popiołu w kamienicy w Krakowie, na co możemy liczyć w zamian. Dożywotnie więzienie burknąłem pod nosem, byłem ciągle wściekły. Tak paskudnie daliśmy się wystrychnąć na dudka. Proszę nie zwracać na niego uwagi. Pan Tomasz wskazał gościowi fotel. Możliwości nie ma zbyt wiele. Możecie dostać nagrodę w wysokości do 20 przeciętnych wynagrodzeń, czyli około 50 tysięcy złotych. Albo równowartość bądź wielokrotność równowartości wagowej kruszcu. Nie możemy tego odsprzedać polskim muzeum Zapowiedzmy powiedzmy połowę wartości rynkowej? Kunduaty widocznie sam przemyślał kilka możliwości. Niestety pokręcił głową szef. Nasze przepisy są bardzo kiepskie, jeśli o to chodzi. No cóż. Nasz gość położył na stole papierową torbę. Zdam się w takim razie na pańską uczciwość. Proszę wytargować tyle, ile się da. Odbudowa stolarni będzie kosztowna, a właśnie zostaliśmy wspólnikami pana Aligenzy. Rozumiem. Monety brzęknęły. Złość jakoś mi przeszła. Wsadziliśmy to na wagę, wyszło siedem kilogramów. Po trzydzieści tysięcy za kilogram. A schowaliśmy sobie cztery sztuki na pamiątkę. O tym lepiej nikomu nie mówcie. Uśmiechnąłem się. To u nas karalne. Dwieście tysięcy mruknął szef. To jakby cztery nagrody po pięćdziesiąt. Obliczył szybko gość. Myślę, że minister bez problemu się zgodzi. Zważywszy na unikatowy charakter znaleziska i wartość wagową kruszcu, chcielibyśmy także, żeby odwołał pan listy kończe za nami. Bo chyba pan takie właśnie rozpuścił? Załatwione: siedem kilogramów, mruknął szef. Powinno być około dwudziestu, zauważyłem. Kundłaty dognął i nadstawił uszu. Chodźmy do ministra, pan Tomasz wziął do ręki torbę z monetami. Wyszli z pokoju. Dwadzieścia kilogramów, a on przyniósł tylko siedem, zauważył Jarek. Schowali sobie. Wiem, ten popielnik nie był duży. Pokręciłem głową. Ten diabeł musiał ukryć gdzieś resztę. Poszukamy jej? Ba, ale gdzie? Zamyśliłem się głęboko. Jarka też coś gryzło. Poznałem to po pionowej zmarszczce przecinającej jego czoło. Zastanawiam się, dlaczego przyniósł tutaj tę część łupu, którą znaleźli, powiedział w zadumie. No cóż, wzruszyłem ramionami. W tej chwili ściga ich policja, a sprzedaż tak unikatowych monet jest bardzo trudna. Poza tym chyba wzięli się wreszcie do uczciwej pracy, może mają już dość szarpania się z wymiarem sprawiedliwości. W tej sytuacji wygodniej jest oddać złoto i wytargować dla siebie nagrodę, a w zamian mieć święty spokój. Chyba tak kiwnął głową. Boję się, że resztę możemy nigdy nie odnaleźć, wróciłem do tematu. Bo ten drani mógł ją schować gdziekolwiek. Chyba, że Stadnicki znowu ucieknie i wykopie swoje diable wiano, zauważył Jarek. To jedyna szansa. Młodzi ludzie często wykazują się zdumiewającą intuicją. Przypomniałem sobie jego słowa dopiero sześć miesięcy później, gdy z zakładu dla umysłowo chorych dostaliśmy telefon z ostrzeżeniem. Diabeł ponownie uciekł i to z pilnie strzeżonego oddziału dla niebezpiecznych szaleńców. Obawiali się, że zechce wyrównać porachunki z nami. Nie zechciał, widać uznał, że nie jesteśmy godni jego trudu. Przez kolejne lata śledziliśmy uważnie rynek monet. W trzymiesięcznych odstępach pojawiły się na nim cztery donatywy. Jak przypuszczamy, były to te zabrane na pamiątkę przez Starego Stolarza i jego trzech pracowników. Co stało się z Diabliem Czy spoczywa gdzieś w ziemi? A może statnicki przetopił je na złote sztabki i wymienił na gotówkę? Gdzie przebywa człowiek uważający się za żywe wcielenie diabła łańcuckiego? Jakie kolejne warholstwa planuje? Być może nie dowiemy się tego nigdy. Koniec.